W miejscowości Sieklówka kwatera znajduje się prawdopodobnie na cmentarzu parafialnym znowu. Dlatego też mam nadzieję tutaj znaleźć tą kwaterę, chociaż nie wiadomo, czy ona się tu rzeczywiście znajduje, czy nie jest gdzieś dalej, bo nie mam informacji, że... A nie, chyba jest. Dobrze. Tutaj w bardzo pięknym miejscu, bardzo ładnie to wygląda i to jest cała ta kwatera właśnie. Muszę sobie do niej dojść, znaleźć wejście, a już chyba wiem, gdzie jest wejście. I to jest 32 żołnierzy poległych w grudniu 1914, czyli trochę w innym czasie niż pozostali. Inaczej wygląda zupełnie ten cmentarz. Inaczej zupełnie wygląda ten cmentarz. Jest zbudowany, budowane są drewniane krzyże w kształcie mieczy. Już było to na którymś cmentarzu, bodajże w Warzycach. Bardzo podobne pod względem wyglądu. No i cóż. Krzyże mają taki wyjątkowy charakter i tu jest tablica przetłumaczona, nie przetłumaczona, ale ja nie mam przetłumaczonej, więc niestety nie mogę stwierdzić, co tu jest napisane, ale mniej więcej ładnie to wygląda. Miejscowość Sieklówka, cmentarz numer 42.